co ja sądzę o UFO. Niespecjalnie się ekscytuję tematem UFO, ale muszę powiedzieć, że i ja miałem parę razy w życiu takie dziwne zdarzenia. Pamiętam lata 90. Pamiętam tego wieczoru, miał być mecz jakiś piłkarski, reprezentacja Polska z kimś miała grać. A w Człuchowie, tu gdzie mieszkam, na pewnym osiedlu Sikorskiego, ludzie mieli ciekawszy widok jak mecz. Widziało to dużo ludzi. Ja nie wiem, co to było. Nie umiem tego nazwać nawet, czy to było jakieś UFO, ale było to bardzo dziwne. Otóż do mnie zadzwonił, ja w domu czekałem na mecz piłki nożnej, bo to, jak pamiętam, jakiś ważny mecz miał być. I do mnie zadzwonił znajomy mój, który właśnie mieszkał na tym osiedlu. To osiedle jest, i zaraz za tym osiedlem są pola, dalej las. Kończy się miasteczko, w którym mieszkam. I on do mnie zadzwonił, to były lata 90. I mówi: Krzysztof, jak cię interesuje UFO, to szybko przyjdź na tutaj, gdzie mieszkam, pod blok. Przepraszam. Przednie pan? Już. Okej. Okay. Już. Dobra, lecimy dalej. Przyjdź pod blok, dlatego że coś dziwnego tu obserwujemy przez okno. No, mi nie trzeba takich rzeczy dwa razy mówić, bo ja interesuję się astronomią i jak coś na niebie, to ojej. Pamiętam, rowerem podjechałem. No i z początku nie widziałem. Widziałem tylko w bloku, który był najbliżej tego pola. Widziałem pełno ludzi w bloku. Zamiast oglądać mecz, to ci ludzie przez okna się patrzą. Jest ciemno już. Ten pan, mój znajomy z żoną, też byli w oknie, na pierwszej piętrze mieszkał. I on do mnie, ja no tam krzyknąłem, ja mówię, bo nie wchodziłem nawet do niego, ja mówię: ale co wy obserwujecie? Gdzie? Ja tu nic nie widzę na niebie, nie? A on mówi: spójrz tam. I rzeczywiście pod takim mniej więcej kątem, bardzo daleko, czyli to było, ja bym powiedział, od nas oddalone przynajmniej 3 kilometry w linii prostej, o tak, nisko nad horyzontem, dostrzegłem kulę o takiej wielkości, z tej odległości, takiej wielkości kula. Ona była jak gasnący żar węgla, taki kolor miała, taki przygasający czerwony ten, ale to intensywne było koło. I to była jedna kula. Jedna i to wisiało. To wisiało nieruchomo. To się ani w te, ani we w te nie poruszało, ani wyżej, ani niżej, tylko to po prostu stało. A dźwięk jakiś przy tym? Nic, nic. Najdziwniejsze było to, że jak ja tego pana pytałem, który mnie tam też powiedział, że to mówi, że oni to już obserwują od 20 minut. Natomiast ja tam stałem, to trwało to jeszcze z 15-20 minut następne. I to tak wisiało. Ja byłem w szoku. Ja mówię: co to może być? Do mnie były różne. To wyglądało jak małe słońce zachodzące, ale słońce w rzeczywistości już dawno zaszło. Bardzo dziwna rzecz stała się kilka minut czy kilkanaście minut później. Otóż z tej kuli, takiej ciemno-czerwonej, zaczęły jak po nitkach spływać małe kuleczki w dół. Jedna po drugiej, tak pomału, jakby się małe kuleczki puszczały na dół. Byłem w szoku, wszyscy byli w szoku. Potem te kuleczki przestały schodzić. To trwało chwilę, jakby tak kilkanaście tych kuleczek zeszło w dół. I w tym momencie ta kula, ona nie znikła, ona nie odleciała. Ona zaczęła przygasać i aż w końcu przestało być ją widać. To wszystko, co ja widziałem, to trwało, mówię, z 20-25 minut. Natomiast zanim ja tam doszedłem, to ci ludzie już obserwowali to od mniej więcej 20 minut. Więc to widziałem. Miałem też zdarzenie, kiedy jechałem do córki z żoną, do córki do Chojnic. Jechałem w Człuchowie obwodnicą i była taka sytuacja, że na obwodnicy są światła, żeby skręcić na Chojnicę. I ja przyhamowałem, właśnie to było przed momentem przyhamowania, już zjeżdżałem na ten pas boczny, tam czerwone światło się paliło, więc przyhamowywałem, a żona mówi: zobacz, co jest na niebie, nad drzewem.
Ja nie mogłem tego dojrzeć, bo ja byłem, no kierowałem, musiałem pilnować, żeby zahamować. W pewnym momencie, a tam takie, no drzewa były dość wysokie i nad tymi drzewami mały obiekt, ja nie wiem, może to był dron, ale to nie przypominało dronu, to był dysk. Intensywnie ciemno-metaliczny kolor z takimi czymś powbijane. Takimi, nie wiem jak to nazwać. To był taki kulisty obiekt? To był dysk. Aha, dysk. Ale to był niewielki dysk. To był dysk w moim mniemaniu, chociaż no to tak wszystko szybko. A to daleko było od pana? 2 metry mógł mieć, to było nade mną, nad nami. I to leciało od strony Chojnic, starą drogą, wzdłuż drogi. Tu wykręciło i poleciało wzdłuż tamtej drogi. Ja byłem w szoku. Inni kierowcy trąbili na mnie, bo ja światło zielone się zapaliło, ja patrzyłem na to, ja nie ruszałem. Niestety wielu chyba tego nie widziało, bo nikt by nie trąbił, tylko też by każdy patrzył. My z żoną patrzyliśmy mało tego, wjechaliśmy w tą boczną drogę na Chojnicę, to stanęliśmy i jeszcze, a to poszło wzdłuż tej obwodnicy, to jeszcze widzieliśmy, jak stanęliśmy, to jeszcze widzieliśmy, ale to już był punkcik, bo to się oddaliło mocno, to dość szybko leciało. Wzdłuż szosy to leciało, to jeszcze ten punkt widzieliśmy, to poleciało w kierunku Tucholi. Takie coś widziałem. Ja się nawet w Fundacji Nautilus wypowiadałem, potem Roberta Bernardowicza to widziałem. Znam też relację, już nieżyjący policjant z Człuchowa, zaprzyjaźniony ze mną policjant, od wielu lat już nie żyje, ale opowiadał mi historię, kiedy to, jak byli na patrolu, za komuny jeszcze, na nocnym patrolu, na służbie, radiowozem, i dostali do radiowozu informację, ponieważ patrolowali miasto, dostali informację, że w okolicy Ględowa kierowcy dzwonią na policję i mówią, że, czy tam jacyś mieszkańcy, bo to wtedy nie było telefonów komórkowych, mieszkańcy ze wsi Ględowo, to jest 3 km od Człuchowa, mieszkańcy ze wsi Ględowo dzwonią i mówią, że są dziwne 3 kule świecące w polach i oni je widzą. No i trochę ze śmiechem ten dyżurny tam w komisariacie zadzwonił do tych policjantów do radiowozu i oni tam podjechali. Powiedział, że jak podjechali tam, byli w szoku, ponieważ jakieś 100-150 metrów od nich w polu, między lasem a Ględowem, widzieli 3 kule, wszystkie takie same, duże kule, które blado świeciły jasnym światłem, pulsowały, tak? Stali i nie wierzyli, co to jest. Te kule się bardzo pomału oddalały w kierunku lasu i znikły za horyzontem. To trwało kilka minut, jak oni to obserwowali, kiedy mówili, że musieli raport napisać. Napisali obydwoje, co widzieli. I powiedział mi ten policjant, że to kupę lat temu on mi to opowiadał, powiedział mi, że potem z województwa przyjechało jakieś 2 policjantów i ich bardzo mocno wypytywali, co oni widzieli i tak dalej. Oto takie zdarzenie. I pamiętam też, chociaż nie, tego to już nie będę opowiadał. Co ja sądzę o UFO? Ja wierzę, że UFO może istnieć. Zbyt dużo jest relacji. Oczywiście jest bardzo dużo relacji wymyślonych w dobie elektroniki i tam różnych programów. Można spreparować jakieś sensacyjne filmiki. Okej. Tylko weźmy pod uwagę, że problem UFO występuje nie od naszych lat, nie nawet od lat, powiedzmy, 70., 60., a jest ciekawsza rzecz, ponieważ przecież na wielu malowidłach naskalnych są wyraźnie namalowane obiekty UFO. Wiem, że we Francji w jaskiniach jest dużo takich obiektów tak namalowanych, więc okazuje się, że te dyski prześladowały nas albo piecze nad nami miały już wtedy, kiedy jeszcze cywilizacji właściwie nie było na Ziemi. Ale ciekawą rzeczą jest to, że UFO, jeżeli powiedzmy żyjemy w jakimś świecie kwantowym, a na pewno żyjemy w świecie kwantowym i może czas dzieje się w przeszłości, w teraźniejszości, w przyszłości równolegle, to może to UFO być po prostu
wehikułem czasu. Może oni nie mogą z nami się skontaktować, a mogą nas tylko obserwować, ponieważ nastąpiłby tak zwany paradoks czasoprzestrzenny. Oczywiście to nie jest żadna moja teza, bo ja mówię, nie interesuję się tym zagadnieniem, to jest nieosiągalne, uważam, dla nas. Ale ja mam takie dziwne przeświadczenie, że właśnie może to być, może to z przyszłości, kiedy jest bardzo wysoka technologia. Są to po prostu wycieczki, obserwują naszą przeszłość od właśnie epoki kamienia łupanego po całą historię. I dlatego pierwotni ludzie na Ziemi, na skałach już malowali te dyski, a także my, a też Mojżesz, który mówił, że Bóg pokazał mu się w kształcie ognistego krzewu. No, na tamte czasy trudno by było nazwać inaczej statek kosmiczny, który na przykład zionie ogniem, jak kosmiczny krzew. No bo jak nazwać? Maszyna? Przecież takie rzeczy nie miały pojęcia swojego. Myślę, że UFO jest wielką zagadką i nie jest to tylko szlagier wyssany z palca dla ludzi, żeby pofantazjować. To jest, uważam, zjawisko wielokrotnie rzeczywiste, które niestety jest wymieszane z wieloma sensacjami nieprawdziwymi, gdzie ludzie fantazjują. Szkoda, bo zagadnienie jest bardzo ciekawe i na pewno są przypadki rzeczywistych kontaktów z UFO, rzeczywistych obserwacji UFO. Tyle w tym temacie. No właśnie, ostatnio, przez ostatnie miesiące pojawiło się bardzo wiele relacji, takie wzmożone jakby kontakty z tym UFO na terenie Polski. Pojawiło się mnóstwo filmów To i znaczy, na Mazowszu, i tutaj w tak, Wielkopolsce. to znaczy jest jedna rzecz. To się może zaczynać nam mieszać bardzo mocno, dlatego że wojsko amerykańskie, technologia wojskowa amerykańska, technologia wojskowa radziecka, a też chińska, do głowy nam nie przyjdzie, jakie mogą być w tej chwili technologiczne cuda latające, skonstruowane już przez ludzi na Ziemi. Więc coraz bardziej będziemy mogli obserwować zjawiska, które są tajemnicą wojskową, a my je widzimy przez przypadek i będziemy to tłumaczyć jako UFO. Na niebie jest rojno w tej chwili. Niebo to jest wielka autostrada samolotów i innych fruwadeł różnych. I więc tutaj w tym przypadku te sensacje o UFO, no, mogą się pokazywać coraz częściej, ale to nie oznacza, że to jest eskalacja UFO na Ziemi, tylko po prostu nasza technologia też zaczyna być UFO-podobna. Przynajmniej wojskowa.